Dziś opowiem wam o takim ciekawym przyrządzie, który służy tylko do szlifowania. A dlaczego tylko do szlifowania? Bo to jest zrobione na tak zwanym polu magnetycznym. Tu widzicie takie stawki mosiężne. O, z mosiądzu. I tutaj mocuje go się do maszyny, do szlifierki. Wewrzeciono tym stożkiem, tu jest stożek MK3 i ściągaczem ściąga się i już się trzyma wewrzecione. Później z drugiej strony tutaj nie mocuje się takich zwykłych tych podkładek czy jakichś tulejek. Tulejki to raczej z reguły jakoś się radzi, że robi się na przykład małym uchwycie trzyszczękowym, wtedy się zakłada i się łapie od środka i wtedy można po wierzchu szlifować, bo wiadomo, że są maszyny tak zwane otworówki, ale czasami jest coś takiego, że nie można wykonać na otworówce ani po wierzchu, ani po otworze i wtedy właśnie wykorzystuje się taki magnes. Jak go się zmienia? Zmienia się pole magnetyczne za pomocą tego tutaj kwadratu. On jest tylko w jednym miejscu. Albo jest włączony, albo jest wyłączony. Nie nadaje się to do żadnego frezowania, do jakichś do toczenia na tokarce, w żadnym wypadku. Tutaj się przybiera po prostu delikatnie po parę setek, no i wtedy można wykonać jakiś detal, żeby wyszedł ładnie. Jeszcze ten przyrząd, powiem wam, że można też wykorzystać do mojej ostrzałki, odkręcając tutaj te trzy śruby i tu jest rozdzielony, bo to jest tylko mocowanie połączone za pomocą trzech śrub M8 i wtedy może być na stole na przykład przykręcone do ostrzałki i też wtedy można coś zrobić, ale wtedy jak się robi na takim stole czy coś, to wtedy się obstawia jakimiś kostkami, żeby te kostki czy podkładki nie wystawały ponad detal i żeby były cieńsze niż wymiar, jaki chcemy uzyskać. A tutaj jak się ustawia materiał, to się tak go na początku, tak jakby powiedzieć, na ślepo ustawia, a później na czujnik ustawia się i zeruje się, żeby jak najmniejsze było bicie i żeby jak najmniej było do zbierania. Także tylko do szlifierki na okrągło albo do ostrzałki. Dziękuję.